Cześć, witajcie ponownie. Przede wszystkim dziękuję, słuchajcie, za zaufanie osobom, które zasubskrybowały mój kanał. Ktoś, kto tego jeszcze nie zrobił, zapraszam naprawdę, słuchajcie, kliknijcie sobie subskrypcję, to nie boli. A przekonacie się, że ułatwi Wam to życie codzienne, szczególnie jest to skierowane dla mechaników. Dzisiaj poruszymy temat, z którym borykają się osoby, praktycznie rzecz biorąc, dziwne to jest, ale tylko z marką Forda. Otóż generalnie, słuchajcie, rozchodzi się o co? Pojazdy bardzo gęsto mają obroty za niskie po zapaleniu samochodu. Słuchajcie, no jest aktualnie jesień, nie ma co ukrywać, że odpalenia są cięższe. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że jak czytam Wasze fora, na których wypisujecie, to naprawdę żal tych klientów, którzy dają zarobić sklepom, kupując różne czujniki, cudawianki do silnika samochodu. A już tym bardziej, słuchajcie, jeżeli wypisujecie jakieś bzdury na tych forach, to naprawdę zastanówcie się najpierw, co pisać, czego nie pisać, co ma jakąś tam faktycznie tę podstawę. Generalnie, słuchajcie, rzecz jest jaka. Problem wiąże się w samochodach diesla, gdzie po zapaleniu są za niskie obroty. Natomiast słuchajcie, mówimy tutaj o silniku zimnym. I jeżeli byśmy się chcieli tak bardzo uczepić, to sprawa wygląda w ten sposób, że nie ma czegoś takiego jak program się zepsuł, jak czasem doczytuję, że przez program są obroty za niskie. No po prostu jest to istna bzdura. A ja Wam sprostuję i wytłumaczę tę sytuację za chwilę, żebyście się przekonali. Generalnie powiem Wam tak. Dla wielu ludzi coś takiego, jak widzicie przed ekranem wykres, to jest po prostu rzecz tabu. Widzą to, jak idą do lekarza, badają serce, to wtedy sobie widzą jakiś tam wykres. Ale dalej nie wiedzą, co z tym i tak ugryźć. Kupują komputery, sprzęty, a i tak naprawdę nie potrafią naprawić samochodu. Ale wiedzą za to, jak skasować za podpięcie wtyczki. Ale to tak na marginesie, słuchajcie, bo są dobrzy mechanicy, którym naprawdę warto zaufać. Ale wracamy do tematu. Słuchajcie, nasz pojazd, mówimy o silniku TDCi. Jest bardzo pojazdem wyczulonym, jeśli chodzi o kwestie rozbieżności gdzieś tam na boki. Mówimy tutaj o oprogramowaniu, o softcie. Dlatego każda jakaś taka rzecz nie mieszcząca się w tolerancji tego oprogramowania, no skutkuje właśnie jakimiś takimi uchybieniami typu poszarpywanie, typu za niskie obroty. Natomiast słuchajcie, jeśli rozmawiamy o tych za niskich obrotach, może się składać na to wiele rzeczy. Jeżeli nie będziecie mieli pełnego ciśnienia, czyli na przykład Wasze wtryski za bardzo leją, będziecie mieli nieszczelny układ powietrza, gdzieś powietrze dostaje się do Waszego układu, to wtedy efekt może być podobny. Ale zazwyczaj towarzyszy mu jakieś podszarpywanie, jakieś coś tego typu, bo wiadomo, że chwilkę potrzeba, nim ten układ się odpowietrzy. Aczkolwiek, słuchajcie, taki układ nie regeneruje się sam. No nie spotkałem się z czymś, żeby coś się naprawiało samo i coś samo się psuło. Natomiast jakbyśmy chcieli to tak, powiedzmy, rozgryźć na chłopski rozum teraz, żebyśmy mogli zrozumieć, no gościu, gadasz i gadasz, ale powiedz konkretnie, dlaczego te obroty są za niskie? Otóż słuchajcie, samochód, może nie samochód, jak komputer w tym samochodzie, zapisuje sobie całą pracę, czyli praktycznie rzecz biorąc mapa, która jest, to jest jego cały zakres pracy. Mówimy o zakresie pracy od silnika zimnego do silnika bardzo gorącego, od silnika na biegu jałowym do silnika w różnych obciążeniach, bo słuchajcie, obciążenia są różne. Różne są paliwa, masa powietrza jest uzależniona od jej gęstości, w deszczu jak jedziemy jest więcej powietrza i tak dalej. No i słuchajcie, to wszystko jest zapisywane w komputerze i na bieżąco jest korygowane. Producent się postarał Delfiego, żeby samochód jak najmniej dawał mieszanki niepotrzebnej w powietrze, czyli żeby ta emisja spalin była jak najuboższa. No i postarali się o program, tylko że niestety zrobili go w takim bardzo wąskim zakresie. Czyli nie pozwala powychodzić gdzieś tam powyżej uchybień. No i teraz jest, słuchajcie, taka sprawa. Jedziecie sobie samochodem.
ten samochód, tak jak tutaj widzicie, zapisuje sobie wykres całej pracy. Wykres pracy i zapisuje sobie Wasze obciążenia. Na bieżąco to obciążenie, które jest, jest monitorowane. Nawet jeżeli ono nie jest zapisane, to w pewnym sensie, jeżeli się powtarza przez większość czasu jazdy, czyli jedziemy monotonnie i samochód widzi, znaczy może on nie widzi fizycznie, ale jedziemy, słuchajcie, sami w samochodzie, czyli jedzie sam kierowca, obciążenie silnika jest inne. Jeżeli jedziemy z pasażerami, obciążenie silnika jest jeszcze inne. Więc to wszystko, słuchajcie, się zmienia. Ktoś ma kapcie mniejsze, ktoś ma kapcie większe, ktoś tam zatankował sobie cały bak. Każde obciążenie, słuchajcie, to jest zmiana dawki. A zmiana dawki to jest, słuchajcie, nic innego jak za sobą, jak robiona korekcja na bieżąco wtryskiwaczy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli, słuchajcie, najprościej to tak zrozumieć. Jedziemy sobie samochodem na tempomacie. Samochód musi wysterować sobie za nas jazdę sam. Bo on stara się przykładowo utrzymać, przyjmiemy środkową prędkość jakoś tam 80 na godzinę. I czasem jest tak, że przy tych 80 na godzinę wyjeżdża pod górkę. Czyli jadąc pod górkę, on musi sobie tą dawkę zwiększyć. Jednocześnie, jeżeli tą dawkę zwiększy, zwiększa się, słuchajcie, emisja spalin, co ciągnie za sobą większe stukoty, większe stuki, puki i tak dalej. No i słuchajcie, co się wtedy pojawia? Pojawia się to, że silnik próbuje te, na podstawie czujnika stukowego próbuje te wtryskiwacze uciszyć. Jeżeli ta praca stukania w tych wtryskiwaczy jest dla niego długa, bo on tak naprawdę, komputer nie wie, czy my jedziemy pod górkę, czy my jedziemy z górki, bo samochody żyroskopu nie mają, więc on tylko na podstawie obciążenia ilości dawek to wnioskuje, że ma ciężej. Więc słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że jeżeli zaliczymy sobie taką trasę silnikiem, na przykład powiedzmy przejedziemy 200, a może nie, 400 km przejechaliśmy i w tym czasie okazała się sytuacja tego typu, że któryś wtryskiwacz nam stukał, bądź klekotały nam wszystkie, ale słuchajcie, tu jest bardzo ważna rzecz. To, że wtryski stukają, to nie znaczy, że jest to wina wtryskiwaczy. Słuchajcie, na stukanie silnika może się składać bardzo wiele. Może się składać paliwo, może się składać to, jak one zostały skorygowane przez komputer, czyli ta sama jego adaptacja. Natomiast sytuacja jest tego typu, że to wszystko jest na bieżąco w komputerze zmieniane. Ale zdarzy się moment taki, że komputer na podstawie długiego czasu stukania wtryskiwaczy, na podstawie tego czujnika antystukowego, za dużo sobie zapisze pracy stukania, on stara się te wtryskiwacze uciszyć. Uciszając wtryski, zmniejsza ich dawki, żeby one jak najmniej klekotały. No i teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli wtryski mają za małą dawkę, one dziwnym trafem zostają zapisane w tym samochodzie w całym cyklu pracy. Czyli on, komputer uznaje, że na przykład wtryskiwacz trzeci to jest wtrysk, który ma tendencję do stukania, klepania i on jest zapisany, słuchajcie, jako wtrysk, który będzie na minusie, z tego względu, że komputer stara się go wyciszyć, żeby on jak najmniej stukał, jak najmniejsza była taka praca poza jego zakresem. No i zostaje zapisany na stałe. I później, słuchajcie, rzecz jest jaka. Nie ma takiego czegoś, że jechaliście i nagle okazało się, że się program zepsuł, program się wysypał. To jest po prostu istna bzdura. Naciąganie ludzi na koszty. Dlaczego, słuchajcie, sytuacja taka, zaraz wrócę do tematu, dlaczego sytuacja taka zdarza się, że ktoś poruszy po zmianie oprogramowania, po zmianie softu, silnik zaczął odpalać normalnie, a generalnie rzecz jest jaka. Mówimy tutaj o kwestii takiej, gdzie po zapaleniu silnika obroty są grubo poniżej tam powiedzmy tych 800 obrotów, czyli przykładowo utrzymuje się około 500 obrotów. Około mówię, bo to jest plus minus, prawda? Samochód nie reaguje na pedał gazu, świeci się alternator i tak dalej, ciągnie za sobą całą historię. Ale cała historia wiąże się z tego, że silnik dopóki nie uzyskuje obrotów pełnych, to on stara się to skorygować i dopiero po chwili, po paru sekundach pracy tego silnika, kilkunastu sekundach czasem, wychodzi dopiero w górę.
No ale słuchajcie, praca wygląda w ten sposób, że jeśli dawki zostały zmniejszone na wtryskach, to później się, słuchajcie, okazuje tak. Silnik rano zapalił z mniejszymi dawkami, bo właśnie one zapisywane są tutaj według mapy, jakbyśmy sobie mapę podglądali, zapisywane są w całym zakresie pracy wtryskiwacza. I później jest sytuacja tego typu, że wtryski dostają za małą dawkę. Jeżeli my zapalimy po takiej trasie samochód na drugi dzień, gdzie zaliczył sobie kilkaset kilometrów jednostajnej jazdy i my słyszeliśmy nawet, że stukały wtryskiwacze i on starał się je uciszyć. Czasem uciszył, czasem i nie uciszył. Bo słuchajcie, jeżeli wtrysk jest na przykład jakiś tam przybrudzony, czy powiedzmy jakieś tam inne kwestie, które powodują jego stukanie, miały na to wpływ, to później faktycznie taki wtrysk został uciszony przez komputer. No i słuchajcie, my zapalając samochód rano, zapalamy z mniejszą dawką, co powoduje to, że ten wtrysk nie jest wysterowany w pełni i takie poszarpywanie za niskie obroty mogą się pojawić rano. Bo gdyby wtrysk dostał pełną dawkę, taką jaką powinien dostać, to odpaliłby ładnie, a on dostaje dawkę najnormalniej w życiu, taką ukróconą. I dlatego mamy, słuchajcie, za niskie obroty. A dlaczego po zmianie softu tak się dzieje? To jest bardzo proste. Sama adaptacja, wtrysk zaadaptowany został w ten sposób, przyjmijmy jakiś tam jeden. I jeżeli my zmieniamy oprogramowanie, to wrzucamy mu wartości od zera, czyli praktycznie rzecz biorąc, wtryskiwacz, on stara się go uczyć od nowa. No i generalnie rzecz jest taka, że po zmianie tego oprogramowania faktycznie, słuchajcie, samochód odpali Wam na innych obrotach. Ale wierzcie mi, że jeżeli pojeździcie dalej dłużej na tym wtryskiwaczu, czy wtryskiwaczach, które powodują takie efekty, stanie się dokładnie ta sama sytuacja, co się stała poprzednio. Także nie wierzcie w bzdury, że jakieś oprogramowanie się posypało i czujniki i tak dalej. Także więc myślę, że sprostowałem Wam całą sytuację tego objawu za niskich obrotów. Więc jeśli macie pewność, że do Waszego układu paliwowego nie dostaje się powietrze, czyli wszystkie o-ringi są szczelne, układ paliwowy jest szczelny, no to wtedy możecie się tylko czepić właśnie tych korekcji wtryskiwaczy. Starać się na przykład przywrócić ustawienia fabryczne, gdzie nie każdy to potrafi, ale w większości na przykład potrafi wtryski zaadaptować od nowa, bo sami zauważyliście, że niekiedy po wymianie wtrysków na inne problem zanika. No i słuchajcie, jeszcze jest jeden temat taki, który Wam tylko dodam na koniec. Bo wiadomo, słuchajcie, to co komputer nam może zrobić, to może nam zrobić pod warunkiem, że wszystko mamy sprawne, a on sobie tylko korekcje złe zrobił. Natomiast gdyby się okazało, że na przykład macie za niskie ciśnienie na pompie i pompa musi dobić to ciśnienie, to wtedy już wiadomo, że szukamy problemu tutaj z układu paliwowego. Natomiast przyjmijmy założenie, że te samochody pracują normalnie pracują, w których ten problem się pojawia, czyli nie ma spiralki, ciśnienia są prawidłowe, czyli kwestie te układu paliwowego są wyeliminowane, więc nie szukamy wtedy dziury w całym, tylko bierzemy się za przywrócenie wtryskiwaczy i wszystko pracuje. Wiem bynajmniej, bo przerabiałem to kilkukrotnie u siebie, różne doświadczenia sobie robiłem na różnych odcinkach i to naprawdę się sprawdzało. Tak więc jeżeli się komuś filmik przydał, to liczę na łapeczkę w górę, subskrypcję sobie włączcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia w następnym filmie i pamiętajmy, nie dajmy się naciągać na koszty i starajcie robić sobie sami, będziecie mądrzejsi o wiedzę, no i bynajmniej będziecie wiedzieli co w każdej sytuacji, jak sobie poradzić. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.